Hej, witajcie, ludki z Tesuny, ja wasza Awoś i w tym odcinku znowu mamy Angel of Death. Jakby to powiedzieć, zaczynajmy może. Byliśmy w tym kościele dziwnym, co? Czyli mamy iść do Zaka, do Zak, 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 chodź tu Zak. Jakby... Myślałam, że jest tutaj więcej miejsc. Dlaczego czuję się tak, jakbym opuściła kilka pokoi? Nie wiem. Może dlatego, że... Pewnie to... Co? Zak? Kurwa. Takie kurwa znalazła mnie. Zak, trzymaj się. Hej, Raj, gdzie ty poszłaś? Byłam się rozglądać za czymś, co zatrzymałoby twoje chwawienie. Co? Sama? Dlaczego ty, diabła, to zrobiłaś? To znaczy... Dosyć ciężko ci się teraz ruszać, czyż nie? Plus, brzmiało jakbyś spał. Idiotka, trzeba mnie obudzić. Nie mogłam. Człowieku, jesteś po prostu... I co, znalazłeś cokolwiek? Nie. Ale... Jeżeli się wrócę na dół na B5, to powinnam coś tam znaleźć. Ha? Chcesz się wracać? Teraz? Tak, jeśli ja pójdę. Zak? Jakby tu chodzi o twoje życie. Szanić to. Kim ja jestem? 5-letnim dzieckiem? Moja kosa jest ciężka. Jakby to w ogóle nie ma na niego sensu. Nie, ty masz odpoczywać. Ja zejdę na dół po twoje lekarstwa. Zak? Zak, a ty tutaj masz odpocząć jakby. I nie umierać. Ha? Zak, jeżeli ty umrzesz, to twoja kosa będzie Zak, ty umrzesz. Twoja kosa jest ciężka. Bo twoje ciało mówi ci, że coś jest nie tak. W ogóle nie rozumiem tego. On tego nie łapie i że to się nie stanie. Ty wiesz, że ja nie umrę tak łatwo, nie? Ale... Ładnie, proszę, Zak. Daj mi szansę, żeby ci pomóc. Prosisz? Ty myślisz, że wystarczy coś takiego i pozwolę ci pójść, bo powiesz, że prosisz? Proszę. poddaję się. W każdym razie, jak ty chcesz zejść na dół? To zrobi jakoś. Więc ty sama masz zamiar tam zejść? Tak. Ty okłamała go. W porządku. Teraz nawet nie mogę podnieść moją kosę, więc tylko będę dla ciebie dodatkowym bagażem. Nie. A czym innym mógłbym być? Jeśli myślisz, że sama przetrwasz, to idź. A masz rację, mój brzuch jakby mnie zabija i nie mogę się ruszyć, bo rościł. Chyba zamknę na chwilę oczy. Okej. Hej. Skoro już schodzić, to idź na B6. Ha? Tam, gdzie cię pierwszy raz znalazłem. Chcesz, żebyś mi coś tam przyniosła. Okej. Zak znowu odczyt. Taką ramę i ta rama już jakby nie krwawi. Więc może jest dobrze. Muszę zobaczyć się z tym księdzem. Tam. Chodź tu, księdzulku. Jaka jest twoja decyzja? Potrzebuję się wrócić na B5 po lekarstwa.
Więc wezmę twój test. No spoko. Niech pan tak będzie, więc chodźmy. Okej. A, mam jeszcze pytanie. Znaczy prośbę, no. Proszę, nie rób niczego Zakowi. Oczywiście. Dlaczego wszystko ten słodki zapach znowu tutaj przychodzi? Ojojojojoj, dziewczynko. Jak to w ogóle, nie wiem, przeszli sobie tak obok niego i on nic nie wyczuł? Wygląda na to, że chcesz utrzymywać mnie z dala od Zaka. Nie musisz być taka ostrożna dla mnie. Nie mam żadnego jakiegoś takiej decyzji, żeby go coś zranić. Nie ma takiego potrzeby, żeby go ranić. Więc chodźmy. I więc idziemy, Rachel Garner. Oj, podejrzane, podejrzane. Oj, podejrzane, podejrzane, to mi się wydaje. Oj, 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 oj. Wybaczcie, jestem trochę chora, więc. Dlaczego ty pomagasz Zakowi przeżyć? Bo jeśli on umrze, to ja też. Też będzie stracona, co masz na myśli? To ponieważ chcę, żeby Zak zabił mnie. Zak przysięgał na Boga, że to zrobi. Interesujące, więc to jest twój powód. Niebiosa, to okropne, że musiał na coś takiego sięgać. Że musi ci, że sięga na takie rzeczy. Po prostu. Jestem zaskoczona znowu, ta słodki zapach. Pochodzi od niego. Zatruwa ją czymś. Okej. Okay. Rachel? Rachel Gardner. Cóż, więc przybyliśmy na B3. Co to ma oznaczać? Nic. Po prostu coś się pojawiło przed moimi oczami. To wszystko. W każdym razie musisz włączyć jakby... Coś włączyć. Chyba musimy włączyć to od windy znowu? No, od windy. Jakby... On zostanie tutaj przy tej windzie. Muszę znaleźć mechanizm, który to uruchomi. Mechanizm jest ulokowany w jednej z cel. Jeżeli go nacisnę, wtedy winda się otworzy. Okej. Okay. Cela, to jest tam, gdzie Zak jakby tą rękę przytrzasnął, ten. Czas się ruszyć. O kurwa, jakie to miejsce teraz się zrobiło creepy. Co? Jakby Kati jako niż tego piętra była jakby... Dobra. Ona dawała ludziom uczucia i pomagała im jakby odnaleźć zbawienie. Chociaż ona zawsze była trochę taka jakby rozpustna, ale można powiedzieć, że to był jej urok, czyż nie? W każdym razie idź się rozgoni za łącznikiem. Ja będę tutaj jakby czekał na to, aż uruchomisz windę. Okej. Okej, no to idziemy szukać. Ciało zniknęło. No właśnie, ciało zniknęło. Podejrzane. Dlaczego? Jest zamknięte.
Czyli musimy się wrócić, ok. Czyli trzeba iść chyba tamtędy. Hop. Jest otwarte, myślę, że te cele powinny być tutaj. Nadal słyszę głosy. Kurwa, ale się boję. Kurwa, nie. A, tu jest to miejsce, gdzie ta ręka została zmieszczona. Coś tam jest. Coś, co wygląda jak przycisk. Czy mogę go dosięgnąć? Jeszcze trochę. Uciekaj! No, dzięki wam bardzo, że chcecie mnie zabić. Co ja mam zrobić? Co to było? To nie wyglądało, jakby one ze mną podążały. Nie mogę się w ten sposób dostać do celi. Te rzeczy mi stoją na drodze. Nie mogę użyć mojego pistoletu więcej, więc co powinnam teraz robić? A, mam. Przecież na tym piętrze jest pełno jakby pułapek. Te cele tam powinny być sterowane, więc od tego takiego mechanizmu. Muszę sprawdzić pokój z maszyną do kontroli tego piętra. Czyli tam na dół mamy się wracać. No i co ty tu zrobisz, moja droga Rachel? Powinno być to jakieś jakby wideo, czy coś w tym stylu? Do kontroli tego pokoju? O, jak to się nazywa? Nie wideo, tylko to, takie. Dobra, nie wiem, jak to się nazywa. Boże, jakaś z kamerą związana, ale dobra. Ten pokój. Tak, to tam się znajduje mechanizm. To jest cięższe niż myślałam. Co to robi? A, tu są. Teraz mogę po prostu je zastrzelić. Zastanawiam się... Dlaczego jest ich tam tak wielu? Mam mało czasu, powinnam się pośpieszyć. Wystarczy, że nacisknę ten przycisk. Co? Którym? Cieszę się. Tylko którym się strzela właściwie? Nie mam pojęcia, którym się strzelało. Teraz będę się zastanawiała, którym się strzelało. Kapitole. Na tym się namiesza. Na tym sobie włączam to. Ty, nie mam pojęcia. Zielonego. Co się tutaj robi? Czy ja czegoś nie przeczytałam? Dobra, przepraszam, jestem głupia. Którym się strzelało? Którym się strzelało, no powie mi ktoś? Kurwa, one by wtedy już przyszły do mnie i mnie zabiły. Okej, moi drodzy, udało mi się jakoś wrócić. To znaczy, przerwałam sobie nagrywanie, bo klikam wszystko, co popadnie, żeby to otworzyć, więc... No. No. Myślę, że teraz mogę przejść bezpiecznie. O nie! Jej śmiech! O nie! Czy to ona jest duchem, czy coś w tym stylu? Co za okropną rzecz ty zrobiłaś? Ten ich lament w bólu i wszystko to, co zrobiłaś jakby. To jak pokazałaś to bez emocji. Ty nie ty zrobisz jakby wszystko, żeby Zack zabrał twoje życie. Rachel, ty jesteś prawdziwie okropną kobietą.
to było? Czy ona odeszła? Nie mam pojęcia, co to było, ale dobra. Nie łapię tego, ale powinnam się raczej pośpieszyć. Myślę, że tutaj już niczego więcej nie ma, więc powinnam przejść. A to nie ma teraz czasu, jakby martwić się o to. Jestem pewna, że tutaj ich wystrzelałam, ale nie widzę jakby żadnych śladów. Myślę, że to jest to. No to kliknij go i idź. Ten dźwięk, czy to winda? Teraz musisz się z nim zobaczyć. Chrypa mnie dopadła przez to wszystko. Więc udało ci się włączyć windę. Tak. Czy miałeś jakieś komplikacje z tym? No i dyszy. Czy był tam ktoś, kto mi przeszkadzał? Tak, ktoś tam był, ale ich wszystkich wystrzelałam. Ach tak. Jaki był twój powód za zrobienia takiego czynu? Ponieważ stali mi na drodze. Rozumiem. Cóż, czas nas goni. Powinniśmy się pośpieszyć na kolejne piętro. Cóż, więc przybyliśmy, Rachel Gardner. Fu. Jak pamiętasz, to jest B4. Trochę wydaje mi się inne. Muszę iść do pokoju, gdzie kontroluję temperaturę wody. Dlaczego muszę to wszystko robić? Co to oznacza? Na przykład twoje teraz akcje jakby niepokoją mnie. Chcę po prostu zejść na dół i znaleźć lekarstwo. To wszystko jest jakby... jakby dlatego, że mógł ocenić, kim ty jesteś. Kim ja jestem? Dokładnie. Jak widzisz, jakby to powiedzieć... Nie mogę powiedzieć, kim ty jesteś. Czy jesteś zagubioną dużyczką, czy też może demonem? Ponadto będę cały czas monitorował twoje akcje podczas tego testu. On chce się uczyć więcej o mnie. Jakby chce wiedzieć więcej o mnie, a nie uczyć. Ale tam, to nie ma znaczenia, jakby. Czy mam iść do tego? A, dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. Muszę iść do tego pokoju, co on... To jest ten gruch, w którym Zak zepsuł. Czy coś tam ruszyło? Nie no, znowu. Co się dzieje ze mną? Cały czas widzę kogoś, kto umarł. Ale nie ma czasu, żeby śpać. Okej. Okay. To miejsce jest już w kompletnej ruinie. Eddie był mumim chłopakiem. On musiał wpaść w prawdziwą furię, kiedy jego nagrobki zostały zniszczone. Pewnie serce tego dzieciaka zostało jakby rozdarte przez to. Ale bardziej martwię się o tych, którzy spoczywali w tych grobach. I dał im jakby miejsce, w którym mogli spokojnie wypoczywać. A teraz już nie mogą. Cóż, powinniśmy iść. Wybaczcie już za gogolnikowo, to skracam, ale trochę mi jednak to gardło napierdziela. Co się wystaje z tych zniszczonych grobków? To nie powinno być tutaj.
Nie ma o co się teraz martwić, muszę znaleźć ten pokój do kontroli temperatury. Jest w tym pokoju po prawej, okej. A ręce stąd wystają. Wytyfy. Wytyfy. Czy to było tutaj wcześniej? Wielka dziura w ścianie. Myślę, że tam powinien być ten pokój, w którym kontrolowano temperaturę. Coś jest na tym napisane. Tylko do mojego użytku. Otwarłam tą szafkę. Nie ma nic w środku? A, jest tutaj przecież. Jakby nie mogę tego zobaczyć. Coś tam jest. Muszę znaleźć tą latarkę czy coś? Nie rozumiem. Te rzeczy wyszły z nagrobków. Myślę, że to są tylko zabawki. To znaczy, to są ruszające zabawki. A. Może coś z nich jakby wyciągnąć. Aha. Czy ja mam je niszczyć? Czy może jedna mi wystarczyła? Nie wystarczy. Ja muszę je wszystkie zniszczyć, czy co? Spoko. Nie uciekajcie mi tu. Chodź tu. Teraz co ja mam teraz zrobić? Chciałam coś poszukać, czy co? To jest zablokowane? Okej. Dziwne. Mam same rączki. Po co mi te rączki? Aha, szywa to. Uuu, co ona robi? Co ona robi? Nawet nie chcę wiedzieć, co ona zrobiła. Ona połapała te rączki, co? Teraz powinna zobaczyć, co tam w środku jest. Dobra, włączyliśmy tą windę. A rączki tych zabawek, te zabawkowe rączki przestały się ruszać. Widziałam to, Rachel. Jak okropnie, po prostu okropnie. Hej, nie słyszałaś, jak oni krzyczeli? Kiedy słyszałaś, jak oni krzyczeli, to nic nie czułaś, Rachel? Nie chciałam być jakby uspokoić ten ich krzyk. Nawet albo może sprawić, żeby te osoby były szczęśliwe. Ty naprawdę tylko myślisz o sobie, Rachel. Ignorujesz szczęście wszystkich dookoła. Właśnie dlatego wszyscy wokół ciebie, nawet Zak, wszyscy na końcu umierają. Nie no, znowu. Jak okropnie, te smutne krzyki. Ja nic nie czuję.
Wszyscy, którzy ze mną się spotykają i tak kończą, nawet Zak. Ale ja. Nie, nie muszę o tym myśleć. Kolejne piętro B5, tam są lekarstwa. Powinnam się pośpieszyć i iść. O, matko. Włączam tą windę. Zauważyłem. No nie no, trudno by było nie zauważyć. Rachel Gardner. W jaki sposób znalazłeś przycisk? Zaatakowałam zabawkowe rączki, żeby jakby zdobyć latarkę. Taką dziwną. Pikes. Interesujące. Czy one krzyczały w agonii? Nie. Jesteś pewna? To znaczy, to są po prostu zabawkowe rączki przede wszystkim. Rozumiem. Czyli to jest to, jak ty je postrzegasz. Tak musi więc być. To, co ty zobaczyłeś, musi być prawdą. Proszę, możemy już zejść na kolejne piętro? No cóż, chodźmy. Dziwny. Dziwny ten człowiek jest. Próbujmy na B5. Idę żygzaka. Życzyłaś sobie żółtej przyszczysz, nie? Tak. Więc powinna się pośpieszyć na swoje lekarstwa. Dany był jakby szczegółowym człowiekiem. Był skrupulatny i całkowicie jakby poświęcony swojej pracy. Jestem pewna, że znajdziesz swoje medycyny. W każdym razie wygląda na to, że Dany coś tam zrobił. Spoko. Co jest? Jest coś, co potrzebuje z B6. A, no to dobrze. Jesteś pewna, że to w porządku? Tak. Powróć do windy, kiedy znajdziesz swoje lekarstwa. Okej. Powinno się pośpieszyć i znaleźć lekarstwa. Możliwe, że coś powinno tutaj być. Powinna się rozglądać, ale to wszystko jakoś wygląda inaczej. To byłam na tym piętrze wcześniej, ale to wszystko wygląda teraz inaczej. Nawet zakawy wymiotczyny są tutaj, pa! To zauważę, no nie? Co się... Zak, czy ty trzymałeś jakiegoś dziwnego potwora w swoim żołądku? O fuj, muszę się stąd wydostać. Czy ja umarłam? Au. Ua. Ha. Co się stało właśnie? Nie wiem, chyba została wybudzona z tego dziwnego snu. Ale dobra, co się stało z żygami Izaka? Zmieniły się w dziwnego gluta. Cud. Wygląda na to, że dziwne uczucie jakby mnie opuściło. Przeszkadzało mi. Nieważne, powinnam się pośpieszyć i znaleźć medycyny. Zak potrzebuje jakby mnie. Powinnam spróbować znaleźć pokój operacyjny. Wygląda na to, że tam mogę coś znaleźć. Pokój operacyjny ten u góry? No tak, on. Doktor zniknął? O nie, gdzie on jest? Ale jestem też pewna, że na B3 oraz B4 nie było w ogóle ciał. Ale... tutaj naprawdę nic nie ma. Coś jest jakby nie tak. Zapomnę o tym teraz. Moim priorytetem jest znalezienie medycyny. W tym pokoju tam z tyłu może coś być. No to szukamy. Tutaj są same oczy. Tutaj jakby... to tutaj było zostało zabrane? Tutaj chyba jakby wszystko zostało zabrane, muszę gdzieś indziej szukać. Och no!
Co? Kamery bezpieczeństwa zostały złamane. To też jest całe połamane. Tutaj nic nie ma. Dlaczego to zostało zniszczone? Kto to zniszczył? O, cool. Wszystko zostało. Jest tutaj wszystko kompletnie zniszczone. Tutaj też nie ma medycyny, ktoś musiał je zabrać. No nie no. Ciekawe kto. Zniknęło. Wszystko zniknęło. Wszystkie lekarstwa zniknęły. Ktoś z nimi zrobił? Będą wrócić. I zobaczyć Zaka. Ale muszę iść też na B6. Zak prosił mnie o to. Powinnam się pośpieszyć. Co się stało? Wyglądasz na przerażoną jakby, albo taką w pośpiechu. Pośpiesz się i zabierz mnie na B6. I co, znalazłaś jakąś swoje lekarstwa? Nie. Nic? Powiedzieliśmy, że mogą być tutaj medycyny. Jakby lekarstwa mogą być tutaj. Ale to wszystko okazało się kłamstwem. Cóż. Prawdopodobnie ty nie wierzysz w moje słowa, ale... Jakby to nie było moim celem. Nie mam pojęcia, dlaczego lekarstwa zniknęły. Chociaż mam pewne przypuszczenia. Że to twoja wina, Rachel. To nie ma nic wspólnego ze mną. Czyli jakby to, co wszystko... Co się dzieje w twoim umyśle, w ogóle nie ma nieszczęścią tego niefortunnego wydarzenia? Mówiłam ci, że to nie ma nic wspólnego ze mną. Nieważne, powinniśmy się pośpieszyć i... Pośpiesz się i zabierz mnie na B6. No dobrze, więc chodźmy. Spoko! Boże. Boże, Boże, co tu się dzieje? Dziwne. E? Och, więc ty nadal żyjesz. Ciekawe, kto to mówi. Ale jesteś taki osobiony. Powinien więc w końcu jakby ci pomóc odejść, tak? Okej. To się nigdy nie zmieni, Zak. To niesamowite, że możesz się ruszać z taką raną. Ale spójrz na siebie. Ciężko ci nawet wziąć oddech. Co ty diabła ty tu robisz? No właśnie. Zaskoczony? Wiedziałem, że będziesz tu... będziesz szedł z Rajczem po tym, jak opuścisz piętro. Więc jakby zadbałem tylko o moje bezpieczeństwo w tym przypadku. Nie mam pomysłu, co aktualnie mogłeś zrobić. Albo co można zrobić. W porządku, więc tym razem też jakby cię wezmę i potnę. Nawet więcej niż ostatnim razem. Nie musisz tak siebie przymuszać, Zak. Spójrz na siebie. Ty... Po prostu jest taki wolny. Ha. Poza tym... Jakby dam ci odpocząć. Więc nie rób niczego głupiego, okej? Moje ciało jakby jest chronione i cała ta krwi... I cała transfuzja tej krwi była dosyć ciężka w każdym razie. Jeżeli byś mnie o to miał zapytać, to bym powiedział, że wyglądasz na dość szurniętego. W każdym razie jesteście odsaper... Jakby to powiedzieć? Odsaper...
Nie umiem tego powiedzieć. Odseparowani. Ty i Rage. Ty i ja. Myślałam, że chodzi o Rage. Dobra, nie skumam już, o co tu biegam. On nie może nic mu zrobić, bo są odseparowani. Myślałam o tym, żeby cię zabić, kiedy ty spałeś, ale się obudziłeś, więc teraz nie mam pomysłu. Aha, fajnie, że się do tego przyznajesz. Powiedz mi, dlaczego ty towarzysz Rachel? I gdzie ona jest? Ty poważnie mnie o to pytasz? Jakbym miał ci powiedzieć, gdzie ona jest, ty. W każdym razie, coś, że ci powiem, że ją zabiłem, ha? Kłamiesz. Coś ty zrobił z jej oczami. Ty myślisz, że możesz powiedzieć, że ty ją zabiłeś? Czy ty próbujesz mi powiedzieć, że ją zabiłeś? Nie, jakby nie graj ze mną. Jej oczy są jakby unikatowe. To są oczy, które szukałem przez całe moje życie. Żywe czy martwe, i tak są przepiękne. Ty myślisz, że mogą zostać zabrane przez kogoś takiego jak ty, jej oczy? One są moje. Moje! Jakby... I będą ze mną jeszcze przez długi czas, nie? Spoko. On jest popierdzielony. W ogóle nie dba moje oczy. Ale ona chce, żebym ją zabił. I to jest jedyny powód, dla którego to robię. Więc cokolwiek wydarzy się, Rai, to nie jest twoja decyzja. W porządku. Więc swoją drogą wiem, że ona nadal żyje. I że jest na tym piętrze gdzieś. A, tak. Co ty jakby, żeby na to, żeby zostać moim przyjacielem takim? Żeby przyjąć moją propozycję i zostać przyjacielem, ha? Powiem ci, że mam strasznie dużo jakby lekarstw w mojej osobie. Mogę ich użyć, żeby cię uratować. Jeżeli oddasz oczy Rachel mnie. Takie łydyfy? A jeśli powiem ci, żeby się pieprzył z tym interesem z rajami raj, to co? Nawet bez jej oczu jej śmiech i uśmiech jest pusty. Myślałam, że powiesz mi, żebym zostawił mnie samotnie z tymi głupimi oczami, ale nie dam ci nic, ty. Słuchaj, synie. Och, no i co za głupek. W takim razie opuszczę cię teraz. Ha? Jakby to tylko stracenie takiego potwora jak ty jest. Jakby stratą mojego czasu. Rozmowa z takim potworem. Poza tym nie możesz jakby się już za bardzo ruszać. Racja, w tym przypadku powinien po prostu zostać tutaj na zewnątrz i robić co możesz. W każdym razie jakby mam zamiar przygotować się na ochronę jej oczu. What the fuck? Hej, kurna, no czekaj! Nie kumam tej gry. Absolutnie jej nie kumam. Więc przybyliśmy na B6. To jest piętro Ozaka. Piętro Ozaka jest tajemnicze. No, sam został je przygotowany, więc nie mam pojęcia, jak co z nim zrobić. Będę się więc pospieszyć. Myślę, że to było wewnątrz tego miejsca, w którym po raz pierwszy spotkałam Zaka. Czyli gdzie tam, gdzie ono rozwalił ścianę? Bo chyba tam pierwszy raz się spotkali, nie? A, z tym gołębiem. To tam w środku? Uhu. What the fuck? Ten pokój. To miejsce jest całe takie jakby brudne. Śmierdzi, tak jakby ktoś tutaj był. Śmierdzi!
Pachnie. Czuję się, jakby ktoś tutaj był. Ktoś tam tutaj mieszkał. Więc tutaj mogło być miejsce, w którym Zek zostawał. Wiem, że powinnam się pośpieszyć, ale jestem trochę ciekawa odnośnie niego. Bo na fuzję dane tam rzeczy, na tym. Wszystko jest jakby przegniłe i tak jest. Muchami. Jakiś magazyn cały porwany. Graffiti. Może Zak próbował to napisać. Och, racja, on nie umie czytać. Czy to wygląda jak soda, czy coś takiego? Puszki, które są z piciem. Brudne bandaże. Potłuczone szkło. Jak niebezpiecznie, gdyby ktoś pił z tego, to z takiego złamanego kubka. Jak ktoś może pić z czegoś takiego. Dobra. Bo tu coś błyszczy się. Cała poszarpana soda, jak ktoś mógł na tym spać. Ale widzi, że leżą na niej bandaże między tymi włóknami tego. Zdobyliśmy bandaże. Bandaże, dobrze. Ale nie ma tutaj żadnych lekarstw. W każdym razie muszę się pośpieszyć i to znaleźć. Chyba brudny nóż. Czy to jest to, o czym Zak mówił? Ale jest taki okropny, brudny, jakby nóż. Wygląda, jakby nie miał żadnego znaczenia. Taki stary. Cały zardzewiały i wiecie. Ale po prostu go wezmę w tym przypadku. To chyba to było to, co on szukał. Myślę, że już tutaj nic prawdopodobnie nie ma. Powinno się pośpieszyć i wrócić. Zak spędził ten cały czas tutaj. W ogóle nie mam pojęcia. Jakby o tym pomyśleć, to ja nie wiem. Nie wiem zupełnie nic odnośnie Zaka. No nie, to by było dziwne, jakby wszystko wiedziała. Nie ma czasu, żeby na tym myśleć. Powinnam już wrócić i zobaczyć Zaka. Czy ty znalazłaś, co to chciałaś na B6? Tak, i teraz chcę się pospieszyć i wrócić na B2. W porządku, więc wracajmy. Nie umiem, że znowu będę musiała przez te wszystkie pokoje wracać. No bo po prostu to by była masakra, jak musiałabym wszystko wracać znowu. Nie chcę wracać przez wszystkie pokoje. Dobra. Dobra, lecim. Lecim. Co? Co się stało? O nie! Co? Zaka nie ma. Wcięło go jak zwykle. Dobra. Go nie ma. No to myślę, że tutaj sobie zakończymy. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.